wszystkim, Kasia z kanału Scrapkate. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać kilka kolekcji papierów magicznej kartki. Po prostu wiem, że jak się kupuje w internecie, a nie ma się na przykład wokół sklepu, tak jak u mnie w mieście nie ma sklepu sklepowego i nie mogę sobie pójść zobaczyć, jak papier wygląda, jak ten kolor wygląda, to jednak na tych zdjęciach w monitorze te kolory trochę są przekłamane czasem i oczywiście to nie jest wina tych sprzedających, tylko raczej wina tych ustawień. No nie da się tego obejść i już raz też naciąłam, kupowałam kolekcję, która miała być bardzo pastelowa, okazało się, że taka pastelowa nie jest i coś, co było różowe, nagle okazało się czerwone prawie. Także chciałabym Wam pokazać, a może też trochę zareklamować na zasadzie takiej, żebyście poszukiwali jakiegoś papieru, a no nie chcę Wam się może, nie wiem, przeglądać strona po stronie i to ja tak szybciutko tylko pokażę Wam, jak te papiery wyglądają, te, które akurat ja kupiłam. Może Wam się to przyda. Słuchajcie, pierwsza kolekcja to jest kolekcja Niewinność. To jest papier jednostronny. On nie występuje w różnych kolorach, w wariantach kolorystycznych, czyli jakby powtarza się wszystko tak samo, z tym, że są różne kolory. Ja akurat kupiłam żółty, zielony i pomarańczowy. Oczywiście to nie jest taki pomarańcz naprawdę konkretny mocy, tylko taki bardziej ciemny krem i jasny krem, bym powiedziała. Aczkolwiek właśnie ten żółty wydawał mi się dużo bardziej żółty i jestem mega szczęśliwa, że wyszedł taki, bo pomyślałam sobie, że może nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, taki bardzo słoneczny, aczkolwiek one są właśnie trochę stonowane. Specjalnie tutaj siedzę dzisiaj przy oknie, żeby Wam pokazać, żeby te kolory były dość jak najbardziej wiarygodne. Mam nadzieję, że mi się to uda. I teraz słuchajcie, pierwszy zestaw, tam krzyżutko Wam pokażę, jak wyglądają papiery. Bardzo ładne kolory, bardzo takie intensywne. Tutaj akurat jest strona z tagami do wycinania, właśnie takiej żółtej kolorystyce. Tutaj mamy stronę z borderami, czyli z takimi paskami ozdobnymi, też do wycięcia. Bardzo one ładnie wyglądają. Wiadomo, no to się zawsze wytnie z papieru, ale one są takie fajne, bo po prostu są całość. Jest już widać, że to jest konkretny border. Nie trzeba kombinować i niszczyć sobie papierów, także bordery są przykład, ten jest świetny. Tutaj mamy już stronę taką z ozdobnym, też właśnie z takim borderem ozdobnym. Już na stałe. W zasadzie w tych papierach naprawdę w większości tego nie trzeba wiele robić, żeby papier ozdobić, żeby stronę ozdobić. Te albumy w zasadzie wystarczy, że się użyje do odpowiedniej kolekcji, wystarczy dodać naprawdę dwa kwiatki, cztery koronki i album jest piękny. A tu właśnie jest fajnie, bo te kolekcje są takie, że jest i takie na tło coś, czyli taki bardzo delikatny wzór, tak jak ten z różami, ale jest też taki wzór jak ten, który już jest bardziej intensywny, gdzieś tam na jakąś kieszeń. Właśnie może można wyciąć taki element i tym elementem też ozdobić. Także naprawdę polecam. Kurde, trochę mi niewygodnie, jak się kręcę. Tu mamy taką krateczkę, też fajne na tło. Tutaj taką lekką jakby tapetę, delikatny też wzór. Fajne postarzone są te papiery. Śliczne. To była kolekcja pomarańczowa. Nie będę pokazywała tutaj tej zielonej całej, ale żebyście tylko widzieli, jaki to jest kolor mniej więcej. Taki bardzo wiosenny, przepiękne są te kolory naprawdę i te kolekcje. I papier dość sztywny, także naprawdę idealnie by się nadawał na, nawet na tagi, mimo tego, że jest jednostronny, to zawsze można go podkleić jakimś po prostu wizytówkowym papierem. To jest ten kremowy. No, tak jak widzicie, takie bardzo delikatne. Bardzo ładna kolekcja, polecam bardzo, mi się to podoba. Kolejną, którą Wam pokażę, to jest kolekcja Wspomnienia. Kaśka, dawaj to. Dobra, też jednostronna kolekcja. Ona jest taka bardziej, powiedziałabym, w męskim stylu. Jest mniej właśnie takich akcentów kwiatowych, jakichś takich typowo damskich elementów. Także fajnie na jakiś taki męski album, jakąś męską kartkę. Właśnie dużo brązów, szarości, tutaj mamy, o, stare jakieś, jak się nazywa, pieniądze. Taka bardziej, no mówię, bardziej taka ciemniejsza, nostalgiczna kolekcja. No ten papier jest po prostu, no w zasadzie co tu dłużej wkleić zdjęcie babci i dziadka z nie wiem, z jakichś wcześniejszych czasów, czarno-białe. Praktycznie no niewiele trzeba robić, no. Świetne, naprawdę świetne. Tu takie trochę w jakieś fiolety. Tutaj delikatne brązowe tło, taka tapeta, bardzo mocno postarzone, czyli jakieś takie naprawdę retro wydanie. Daję troszkę żółtego.
Tutaj taki jesienny papier. Jeszcze taki i taki. Tutaj już są mrożeczki. No jakoś na okładkę byłoby fajne. Wspomnienia, papier jednostronny. Kolejny to będzie zaczarowany ogród. Też podobny kolorystyce, aczkolwiek już więcej właśnie takich motywów kwiatowych. Ale też takie właśnie brązy, żółcie, jakieś takie delikatniejsze kolory. Ten na przykład mi się wydawał bardzo intensywny w komputerze. I jakoś tak nie byłam przekonana do tego. A się okazał taki naprawdę stonowany, całkiem fajny. Tu jakiś mamy stary list. Już motywy kwiatowo-ptaszkowe. Znowu. Tutaj też kwiaty. Brązowe róże. Tutaj delikatniejszy, taki bardziej na tło też stonowany. Ten też w delikatnych brązach. Ten jest przepiękny. Taki właśnie róż, ale taki brudnawy róż śliczny. I też taki brązowy. Dobra, kolejna kolekcja. Bardzo mi się ta kolekcja spodobała. To będzie kolekcja dwustronna. Tak mi się, że... Kolekcja dwustronna. To jest kolekcja Wenus i Mars, jak nazwa sama wskazuje. To będzie tak, część kolekcji jest w takim męskim stylu, część kolekcji jest w damskim stylu. Świetny właśnie na album dla mężczyzny, czy tam jakiś projekt dla mężczyzny. Tak szybko jeszcze powiem, zanim Wam pokażę. Mój właśnie mąż zawsze mówił, jak robiłam jakiś taki album jeszcze dla niego, czy coś, to mówił, Boże, Kaśka, wszędzie te kwiatki, wszędzie takie damskie rzeczy. Ciężko jest zrobić taki męski album, nie powiem, bo przydałoby się jakieś właśnie koła zębate, jakieś takie rzeczy. No ale wiecie, jak ktoś lubi ozdabiać tak jak ja i lubi kwiatowe motywy, no to ciężko jest taki męski album ozdobić. A tutaj zobaczcie, jest właśnie w męskim stylu, czyli właśnie samochody, jakieś męskie sylwetki, zegary i tak dalej, ale właśnie ubrałem w kwiaty, także muszę mu to pokazać i pokazać, że jednak da się. I to wcale nie jest takie babskie, jak się parę róż wkomponuje w męski album. Słuchajcie, to jest ta część, że tak powiem, męska, też błękity, takie kolory wydawałoby się damskie, ale jednak wszystko bardzo ładnie współgra. Fajka, fajne, takie naprawdę fajne. Album z tego będzie, czy tam projekt, samochody, zegary, męskie filmy, jakieś tam postacie. No ten mi się mega podoba. Wydawało mi się, że czarny, mówię, kurde, czarna strona, szok, nie? Ale naprawdę pięknie wygląda z tym połączeniem, z tym czerwienią. Balony. Tutaj w tej kolekcji też jest taki papier z elementami do wycinania. Męskimi, samochodami, rowerami, balonami. Tutaj mamy drugi. Jeżeli chodzi o tyły, bo mówiłam, że jest dwustronny, to jest tak jak, nie wiem, czy to już w tym filmie pokazywałam, jeszcze chyba nie. To jest zrobione w ten sposób, że tło, które jest na tych stronach, właściwych, że tak powiem, w sensie tych bardziej ozdobionych, to jest takie same tło jak z tyłu. Czyli jakby to jest to samo bez tych wszystkich bocznych tutaj elementów. Tyły jak mamy czarny, tu będzie gładki czarny, tylko z takimi białymi elementami. O, tu będzie sam taki zielony. To jest też bardzo fajny pomysł, bo nie ma tych kolorów za dużo i te projekty nie są aż takie bogate kolorystycznie, tylko wszystko jest właśnie w takich kilku kolorach. Takie bardziej stanowane po prostu są te tła. Ładnie jestem błękitny. Tak wygląda męska, że powiem, część, ta marsjańska, teraz ta wenusowa będzie część. Już Wam pokazuję. Też bardzo podobne kolory, z tym, że wykończenie już jest takie damskie, nie męskie, w sensie, że kobiety, właśnie jakieś lusterka, czy takie rzeczy, kwiaty, te ptaszki. To jest taki ładny motyw kobiety z książką. To jest bardzo fajne, bogate. Znaczy, w zasadzie ona jest właśnie nie tyle taka bogata, co już przygotowana pod konkretne ozdobianie właściwie. Tutaj mamy też stronę do wycięcia, z elementami do wycięcia. Większość jest damskich, ale tu widzę jakiś tam pan na motorku. Stupi, idź mi stąd.
takie. I jeszcze jeden z motylami. I jeszcze jedna ostatnia kolekcja, też dwustronna. Tu jest jeszcze taki dodatkowy z tagami kawałek. Tutaj mamy w języku polskim. Idealne będą na dzień mamy te napisy. Wszystkiego najlepszego, mocy życznej kochanej mamie. I tutaj też mamy dwustronny papier. Tu jeszcze jest jeden z tagami do wycięcia, jedna strona. Tutaj mamy stronę, gdzie mamy takie 15 na 15 do wycięcia elementy, czyli to mogą być jakieś wkładki do albumu, albo właśnie strony z albumu, jak robić album mniejszy, takie jak 15 na 15. Tło jest błękitne. I tutaj w tej kolekcji też podobnie jak w tym Wenusie i Marsie jest tak, że tło to bazowe ze stron takich ozdobionych tymi dodatkowymi elementami. To jest to samo tło, co z tyłu. Także tu będzie taki fiolecik, tutaj będzie niebieski, niebiesko-żółty. O, i bardzo takie same tło z tyłu. Już nie będę pokazywać, bo tak jak mówię, to się powtarza. Także tutaj kwiaty, ptaki, no jak na ogród przystało, motylki, śliczna też kolekcja. Tu jest połączenie właśnie, nie wiem czy to będzie widać, żółtego i niebieskiego, takiego lekkiego fioletu. Śliczne to połączenie jest, bardzo mi się podoba. Tutaj w różu. I jeszcze jedna zielona strona. Tak wyglądają moje papiery. Jeszcze do tej kolekcji Zaczarowany Ogród był dołożona, kupiłam taki XXL zestaw, gdzie były jeszcze papiery 15 na 15. Tutaj mam synka z lewej, dlatego trochę tak hasuję, ale nie mogę się odezwać, bo zaraz będzie marudzić, żeby go wyciągnąć, więc muszę niestety przemilczeć te pstryki i stuki. Do tego był dołączony też zestaw 15 na 15. Strony są dokładnie takie same, jeżeli chodzi tutaj o te ozdobione i o te strony właśnie o te papiery. Z tym, że dodatkowo jest parę takich, 3 albo 4, 3 chyba, gdzie więcej. Jest stron właśnie z tagami. Nie wiem, czy są też tagi duże. Podejrzewam, że pewnie też są, ale ja akurat w tym zestawie nie było. Także Wam tylko szybko pokażę, jak wyglądają te tagi w kolekcji 15 na 15, mniejszej. Też do wycięcia właściwie, samemu do wycięcia. O, mniej więcej tak to wygląda. Ja zwykle, jak robię album, zawsze tam mam jakieś takie małe tagi na jakieś krótkie jakieś opisy, czy jakieś tam, nie wiem, datę, czy coś. Także często tego używam, więc bardzo lubię takie do konkretnej kolekcji dopasowane. Kupiłam też wstążeczkę, którą też chcę Wam pokazać, bardzo ładna, delikatna i też w moim komputerze ona wyszła, wyglądała na dużo bledszą, taką bardziej, prawie że białą, a jest taka dość mocno kremowa, ale, znaczy dość mocno, no taka kremowa, konkretnie kremowa, ale to nawet lepiej i w zasadzie lepiej, że jest taka niż taka, jak myślałam, że będzie, ale też bardzo ładna, także pokażę Wam, może Wam się spodoba, żebyście sobie też mogli kupić, bardzo ładna. Także tak wyglądają moje zakupy, moje magiczno-kartkowe. Jeszcze raz mówię, że naprawdę warto wydać na tą firmę, na tę kolekcję, bo papiery są bardzo takie kolorowe, bardzo fajne, takie dużo detali. I naprawdę myślę, że niewiele trzeba zrobić z takim papierem, żeby stworzyć piękny projekt. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że wpadniecie na ich stronę, pokupujecie troszkę. No i zachęcam Was do robienia takich filmów. Ja naprawdę mi takie filmy bardzo pomagają, bo tak jak mówię, nie mam u siebie sklepu. Także jedyne, na czym mogę się oprzeć, to zdjęcia w sklepie albo właśnie opinie Wasze. Także no, polecam. I pozdrawiam, życzę udanego dnia, tygodnia i takiej pogody jak jest dzisiaj, no bo wreszcie zawitało słońce. Dzisiaj chyba 20 stopni, także nic z tego wychodzić na dwór. A w nocy kraftować i skrapować. Także pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.